Cześć, nazywam się Dawid i chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, jak wygląda praca w Amazon Flex. Flex na dzisiejszy dzień działa w Anglii, w Ameryce, w Hiszpanii i działa również w Niemczech, gdzie jestem tu od 6 lat, a w Amazon Flex jeżdżę już prawie rok. Co chciałbym powiedzieć? Powiem tak, właśnie teraz wracam z kursu. Miałem bardzo fajny kurs, dużo ludzi narzeka, chociaż nie wiem jak w Niemczech, ale dużo ludzi narzeka, że za dużo paczek. Kiedyś tak było, teraz zmieniły się zasady. Dostajemy mało paczek, ale jeździmy daleko. To ma swoje wady i zalety. Największą zaletą jest to, że po prostu nie mamy stresu i jest dosyć lekko. Wadą jest to, że robimy dużo kilometrów. Kilometry robimy nawet do max 60 km, nie? W tej nazad. Teraz akurat zrobię 35, bo jeszcze mam 5 km do bazy. Jadę po kolejny blok, tak zwany blok. W Amazon Flexie to są bloki. Na każdy blok mamy 2 godziny. Mamy 2 godziny, no, zaraz muszę tu je skręcić, bo widzę, że się zrobił korek. Mamy 2 godziny i przez te 2 godziny mamy zawieźć te paczki, tak? Czy zrobimy to szybciej, czy zajmie nam dłużej, chociaż tak się raczej nie zdarza. Amazon nam zapłaci 34 euro za cały blok, czyli 17 euro na godzinę. Niektórzy mówią dużo, niektórzy mówią mało. Ja to liczę tak, ja mam samochód w miarę oszczędny, mało pali i tak dalej, ale zrobię 35 km, to muszę te 3,50 euro oczywiście odjąć od tego rachunku całego. Do tego są jakieś napiwki, to w miarę się wszystko wyrównuje. Powiem tak, mamy te 34 euro, dostałem właśnie kolejną ofertę na kolejny blok, teraz będzie zaraz 20, czyli na 20 do 22. I po prostu mogę zarobić kolejne pieniądze. I tak chcę zrobić. Tutaj tylko wjadę, widzę, bo puścił. No więc tak. Tak to wygląda. Chciałem Wam też pokazać od środka, jak to wygląda mniej więcej, jak się skanuje i tak dalej. Zrobię to w następnym odcinku. Póki co jeszcze. Co do zarobków. Wiadomo, zarobimy 34 euro za dwa bloki, za jeden blok, za 2 godziny pracy. Odejmiemy paliwo. Są jeszcze ubezpieczenia, tak zwane paczek. Ja tego nie mam, bo się nie opłaca. Jest to za drogie i tak w ogóle to by nie miało żadnego interesu w tym. Jest to niewymagane, powiem tak. Niewymagane, ale jeżeli ktoś się boi o te paczki, bo tak dalej, bo w paczkach są różne rzeczy, nawet telefony za 1000 euro. To tak, to warto mieć. Takie ubezpieczenie kosztuje około 600 euro na rok. Nie, to jest trochę pieniędzy. Ja tego nie mam, ale mam nadzieję, że mi się nigdy nie przyda. I tak to wygląda. Jak to wygląda od środka, od kuchni, powiem Wam już w przyszłym odcinku. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.